Dawno, dawno temu ludzie i zwierzęta żyli w zgodzie i harmonii. Ale złośliwy oszust zwany Wielkim Szachrajem wmówił zwierzętom, że ludzie to ich najwięksi wrogowie. Na szczęście pojawiła się armia herosów, których misją jest ochrona ludzi i zakończenie wojny. Lin Chang, Hardisus, Sonia Enigma, Krzepki Rej i inni. Oto Hero 108. Drugie zawody na żółwich działach. Ogłaszam, że już jutro organizujemy drugie zawody na żółwich działach! Zwycięski oddział otrzyma wyjątkową złotą statuetkę imienia pana żółwika! Ale co ważniejsze, zwycięska drużyna będzie mogła odtąd nosić tytuł pierwszego oddziału! Ha! To nasza szansa! Nareszcie możemy udowodnić, że jesteśmy najlepsi! Nie możemy pozwolić im wygrać! Zrobimy siup i łup, tak że przez tydzień nie będą mogli usiąść! Super! W zawodach wystąpią gościnnie mega olbrzymie żółwie działa! Dla mnie bomba! Zapamiętaj te żółwie, bo właśnie na takim cię pokona! Nie! Wy na nich nie będziecie jeździć! Jak to? Ja się nie zgadzam! Jako kapitanowie drużyn zostaniecie związani i postawieni na bramkach, a drużyna przeciwników będzie strzelać w was kulami armatnimi! Co? Ale bez obaw! Każde z was dostanie swojego bramkarza! Drugie zawody na żółwich działach uważam za rozpoczęte! No dobra, żółwiu! Czy ty w ogóle wiesz, jak się jeździ żółwiem? Proszę skręcić w prawo! Nie! Drugie prawo! Ty głupi żółwiu! Jedziesz w złą stronę! Takimi żółwiami ciężko się steruje. Ej! Jeździec za burtą! A może ty poprowadzisz? Co na to powiesz? Doskonały strzał! Droga wolna! Tylko nie pozwól mu we mnie trafić! Złotooki Husky to trudny przeciwnik. Pomożesz mi go pokonać? Nic nie dorówna twojej zwinności! Założę się, że nie zdołasz złapać tej kuli. Powinniście pogratulować mojemu żółwiowi. Przecież to on prowadził i strzelał. Wystarczy, że dam żółwiowi prowadzić? Wygrana jest na... A więc to tak! Dzięki za podpowiedź! Teraz z wami wygramy! Druga runda rozpoczęta! Huragan! Strzelec! Ja zajmę się Lin Changiem, a wy atakujcie ich bramkę! Musicie ich zatrzymać!
żółwiki? Od teraz to wy tu dowodzicie. Właśnie, róbcie co chcecie. Ej, pobudka! Dobra robota, Zusik! Zusik, obudź się! Jeśli oberwę jeszcze jedną kulą armatnią, to będziecie mieć prawdziwe kłopoty! Jeśli przegramy, to pożałujecie! Alfa Lalo, panie Rączy, nie denerwujcie się! Walka jest bardzo wyrównana, dlatego proponuję wam przejść do kolejnego etapu zawodów. W tej rundzie będziecie rywalizować ze sobą przy pomocy miniaturowych żółwików! Jadąc po torze na żółwikach, musicie łapać balony z wodą i rzucać nimi w swoich kapitanów. Drużyna, która trafi więcej razy, wygrywa rywalizację! Uważaj! Chłopaki, ruszcie się! Nie wygramy, jeśli zaraz nie zaczniecie we mnie rzucać! Kelek, proszę zwiększyć prędkość! Wytrzymaj!
to dla zwycięstwa! Oddział drugi na prowadzeniu! Dlaczego to zrobiłeś? Przez ciebie przegraliśmy! Wolałem przegrać, niż zrobić krzywdę przyjacielowi. Teraz my jesteśmy oddziałem pierwszym, bo jesteśmy najlepsi! Hurra! Zwycięzcą drugich w historii zawodów na żółwich działach zostaje... Linczanki, oddział pierwszy! Kto? Oddział drugi, co prawda zdobył więcej punktów w zawodach, ale to Linczank zasłużył na premię, bo wiedział, kiedy przestać atakować kapitana! Udało się! Szlachetne serce Linczanga pozwoliło jego...